Witam. Jeśli masz fotowoltaikę, ale wysokie napięcie nie daje ci spokoju, nie pozwala twojemu falownikowi pracować, także jest na to najnowszy sposób, bardzo prosty sposób, żeby obniżyć to napięcie i trzymać je w ryzach na 253 V. Dostałem właśnie od kolegi Damiana sterownik EcoOZE PV, który pozwala płynnie obniżać to napięcie, ale ja nie mam problemu z tym napięciem, tylko mój kolega Andrzej mam problem z takim napięciem, także odstąpiłem, dałem mu po prostu ten sterownik. I w tym filmie będzie pokazany montaż tego sterownika i oczywiście później będzie jego praca i wnioski. Pierwsze wnioski, które Andrzej wysnuł, czy lepiej działa to od gniazdek tuja, czy gorzej działa to od gniazdek tuja, bo jest takie porównanie. On miał takie gniazdka, teraz już zaczyna używać tego urządzenia. Także zapraszam na film tych, których interesuje płynne obniżanie napięcia w sieci. Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, pamiętacie odcinek, jak był u mnie Damian? Przywiózł do mnie EcoOZE PV, tak to się nazywa, to urządzonko. Tylko, o właśnie, czekaj, bo zaraz śrubki pogubimy. Ty tutaj do góry nogami, ten odwrotnie pokazuje, znaczy nie, pokazuje odwrotnie lustrzane odbicie, ale nieważne. Mi to urządzenie jest do niczego niepotrzebne, ale tutaj gościowi trzeba. Potrzebne jest bardzo to urządzenie, bo on walczy z tym napięciem. Walczy i to, powiem wam, bardzo konkretnie walczy i nie daje na razie rady, nie? Gniazdka tuje nie dają rady, nic nie daje rady, także zobaczymy, co to urządzenie zrobi, nie? I początek filmu będzie u mnie, później reszta już filmu będzie z montażu właśnie u Andrzeja na kanale. Jakim kanale? Bo ja nie pamiętam, kiedy masz kanał, ja mam sklerozę. Ty też nie pamiętasz. Mr. Andis. Mr. Andis. Także wrzucimy w ten, wrzucę w opis wam, ogólnie powiem też na końcu filmu, na końcu wszystkiego o jego kanale. Także paczka spakowana, jedzie na testy do Andrzeja i no i będzie wszystko u ciebie na bieżąco. Czym się, tam już ogólnie opowiesz, nie? Czym się ratowałeś do tej pory i no i zobaczymy, czy to działa, czy nie działa, bo Fronius prawdę pokaże tak naprawdę, nie? Fronius prawdę ci powie. Fronius prawdę ci powie, także... Także z mojej strony tyle, resztę będzie materiał od Andrzeja, później jakoś mi to prześle czy co i coś z tego poskładamy. I odcinek będzie i u niego i u mnie będzie z tego, żeby to... Będziemy działać. Żeby poszło to dalej w świat, czy to jest coś warte tak naprawdę, bo u niego jest tragedia z tym napięciem. To... No 260, tak? Trzyma się dość często. Dość często, bo on jest na końcu linii tak jak ja, tylko że ja nie mam prawie... No nie, jestem sam na trafo, nie? A u niego to jest dom w dom, instalacja jedna za drugą, nie? Dobra, nie przedłużam, Andrzejku, montuj, niech ci służy. Super. Mam ja tobie dużo do powiedzenia. I w te najważniejsze słowa zacznę. No. Witam wszystkich. No i stało się. Jestem posiadaczem urządzenia skonstruowanego przez Damiana z kanału Siła z Natury. Mam urządzenie od niego EcoOZE PV, które ma za zadanie zbijać napięcie między innymi przy fotowoltaice. A że ja taką posiadam, jestem na końcu linii, mam problem z podwyższonym napięciem, a co z tym idzie, falownik mi się wyłącza. Kombinowałem z różnymi wynalazkami, gniazdka tuja, grzałki. I pośrednio jest to jakieś rozwiązanie, ale mam niedosyt cały czas, bo tego prądu te grzałki zużywają zbyt wiele. Grzałki są sterowane gniazdkami, które są inteligentne, ale nie pracują tak, jakbym chciał. Za duże są zwłoki, za duże opóźnienia. Nie reaguje to tak, jakbym chciał. No i
załączają po prostu grzałki pełną mocą. To urządzenie Damiana pracuje elastycznie, dopasowuje moc do napięcia, do jakiego ma wyrównywać to urządzenie. Posiada regulatory, które na każdą fazę wpinamy oddzielnie. Posiada solidny radiator, konkret. No i za całość odpowiada płyta główna, którą podłączamy do sieci, do przekładników, do regulatorów i to nam robi całą robotę. Będziemy to montować, ale najpierw będę musiał zdemontować te gniazdka inteligentne, które mam i w ich miejsce będzie montowany właśnie Echo OZE PV od Damiana, któremu serdecznie dziękuję za udostępnienie sprzętu. A poza tym dziękuję Tomkowi Żyłce, który mnie namówił, żeby nagrać coś takiego, bo ja raczej do takich nagrywaczy YouTube'owych nie należę. Ale dzięki Tomku, że mnie zmobilizowałeś. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to ja tam jakimś YouTuberem nie jestem, nie wiadomo jakim, ale jakbym jakieś głupoty gadał, no to piszcie w komentarzach. No to co? Zaczynamy. Demontaż i montaż. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest właśnie ten system na gniazdkach Tuya, który steruje załączaniem grzałek. Grzałkę posiadam trzyfazową. No nie jest nie wiadomo jaka moc, 3x1. Także to jest taka podstawowa moc, która jeszcze daje radę. Jeszcze mówię, bo czasami nie daje rady już. Grzałka jest podpięta każda do osobnego gniazdka. Z tego gniazdka idzie mi na zabezpieczenie, na S-y, bo mogę sobie w każdym czasie odłączyć, żeby mi po prostu te gniazdka nie puszczały na grzałki. Tu mam zabezpieczenia B10. No i kiedy załączy się każda para gniazd, każde gniazdko kiedy się załączy, to zapala się kontrolka LED-owa informująca, że dana faza jest obciążona grzałką. Aktualnie pierwsza faza i druga są lekko obciążone. Na pierwszej chodzi klimatyzator, na drugiej chodzi też klimatyzator, tylko dużo mniejszy, na minimalnej mocy. No, widać, że druga i trzecia faza już przebijają powyżej. Pokażę Wam, włączymy ręcznie gniazdka, bo widzicie, napięcie przekroczyło 253 V, a gniazdka się nie załączają. Mimo ustawionego takiego algorytmu, który ma je automatycznie załączyć. No i tu jest ten problem, albo się załączy za późno, albo się wyłączy za późno i grzałka potrafi grzać kilka godzin. To urządzenie od Damiana rozwiewa moje wątpliwości i będzie robiło to profesjonalnie. No to załączymy ręcznie teraz fazę trzecią. To jest aplikacja Smart Tuya. Mam gniazdka pierwsza, druga, trzecia faza. Załączymy trzecie. No niekoniecznie, ale się załączyło. No, zobaczymy napięcie teraz. Było 256, zbiło na 249,9, na 240, na 250 V zbiło. Czyli te 6 V ściągnęło tą grzałką, prawda? Ale teraz mam pierwszą fazę podbitą znowu do góry, bo asymetria jest faz i teraz pasuje pierwszą fazę obciążyć. Włączamy pierwszą fazę.
No i patrzymy teraz na napięcia. 251 na pierwszej, 251 na drugiej, no to teraz trzecia nam faza dobija. No i mamy wszystkie fazy załączone. No i napięcia mamy 251, 251, 252,7. Granica. Także idą pełną mocą. Nie musiałyby iść pełną mocą, ale na tych gniazdkach idą. Będziemy to demontować i w ich miejsce będzie montowany system EcoOZE PV. Zaczynamy. Jeśli chcesz zobaczyć dokładny montaż, jak Andrzej montuje te wszystkie sterowniki na ścianie, to link Wam wrzucę do pełnej wersji filmu na kanale Andrzeja tutaj u góry i można sobie będzie na spokojnie i zobaczyć montaż i dokładnie podpytać Andrzeja co, gdzie i jak. No to testujemy urządzenie od Damiana. Powiem Wam, że fajnie on to wymyślił, bo urządzenie, które skonstruował, zaprojektował, według mnie spełnia swoje zadanie, bo obniża napięcie, z czego jestem zadowolony, bo robi to płynnie, nie tak jak te gniazdka chińskie, niby inteligentne, na swój sposób. I powiem Wam, że choć dzisiaj pogoda jest taka, że jest bardziej pochmurno, tylko czasami się słońce wybije, ale na przykładzie jednej fazy, kiedy słońce wychodziło, zaobserwowałem, że fajnie utrzymuje mi napięcie i nie pozwala się napięciu podbić powyżej zadanego pułapu, który ustawiłem w aplikacji. Z ciekawostek mam tutaj taki wskaźnik faz. I co ciekawe, gdy zaczyna się załączać którakolwiek z grzałek, to ta kontrolka zaczyna się jarzyć. Aktualnie pierwsza faza jest obciążona, bo chodzi tam kuchenka, ale przed chwilą trzecia faza zapalała się kontrolka. No i wpiąłem wattomierz. No aktualnie jest napięcie 240, to nie mamy szans, żeby zobaczyć, że coś się zapali, ale poczekamy chwilę i w międzyczasie opiszę Wam, jak podłączyłem to urządzenie od Damiana. Przed urządzeniem dałem zabezpieczenia ESY. To jest zasilanie ESY-ów, to jest wyjście z ESY-ów. No i żeby po prostu pokazać, jak to działa, dałem zasilanie na te gniazdka, które były używane do tych inteligentnych tuja. Z tych gniazdek, no niestety musiałem to zrobić wtyczkami, dałem zasilanie do regulatorów, które są zasilane tymi kablami, a wyjście z regulatorów podałem na stare zabezpieczenia, które były wcześniej do grzałki, które są z kontrolkami już, kiedy się grzałka załączała. Także troszeczkę to skomplikowałem, bo można było to zrobić bezpośrednio, zasilanie dać tych ESów. Ale wtedy nie pokazałbym Wam, jak to działa i jak to się ma do rzeczywistości. A tak będzie można zobrazować na podstawie wattomierza, no i tych kontrolek. Kiedy, co, jak się załącza. No i jeszcze pokażę Wam w aplikacji, jak z falownika widziane jest napięcie. Jak falownik widzi napięcie i jak ono się utrzymuje. Powoli pojawia nam się jakieś słoneczko. Pokażę Wam w aplikacji napięcia. Na samym dole 250 V. Troszeczkę zbliża się do poziomu.
249. Na wattomierzu 248 V. Napięcia na telefonie. Pobiera 190 W, bo to się zmienia co chwilę. O, kontrolka zgasła i zużycie 0. Automatycznie, kiedy zgasła kontrolka, zużycie się wyłączyło, znaczy zaszło do zera, prawda? Wszystko jest zależne, ile to urządzenie Damiana musi tego napięcia, inaczej. Ile to urządzenie musi zbić napięcia, czyli ile musi mocy oddać nagrzałki, tyle się po prostu obniży napięcie stosownie do pobieranej mocy. No i jeśli będzie w widełkach, że jest bezpieczne, to się nie załączy, a kiedy będzie przekraczać, to się będzie stopniowo zwiększać ilość energii oddawanej nagrzałki. Na razie mamy bezpieczne napięcia. Także wszystko jest wyłączone. Tak, nie ma co posługiwać z tym pomiarem napięcia. No bo wiadomo, to są tanie wattomierze. Napięcie jest mierzone tylko przy okazji i to jest robione w taki sposób mało dokładny. I to napięcie odbiega zależnie od wattomierza. Czasem 0,5 V, czasem 1 V, czasem nawet 1,5 V czy 2 V od tego, jaki jest w rzeczywistości. Dlatego bierzmy to tak napięcie z przymrużeniem oka, tylko tak orientacyjnie, bo żeby się do nich nie czepiał, że a jest 250 V, a już się załącza. To nie jest tak, bo faktycznie to napięcie jest troszeczkę zaniżane przed wattomierze. Przynajmniej w moim przypadku, bo sprawdzałem to i multimetrem, i według tego, co pokazuje licznik, to napięcie jest blisko, ale nie jest idealnie w punkt strzelone. To jest zaniżone delikatnie. Tak, jeszcze korzystając z okazji, powiem o tych wartościach napięcia. Falownik mam oddalony od domu, bo stoi na instalacji gruntowej. Także też spadki napięcia na linii przesyłowej będą widoczne na multimetrze czy liczniku. Przykładowo na falowniku mam 250 V, a na liczniku mam 249,5. Czyli te 0,5 V spada na przesyle. Tak samo jest tutaj z wattomierzem. Że on pokazuje mniej niż na falowniku, to też troszkę jest związek z tym, że napięcie spada podczas przesyłu na odległości na kablach. Na każdym kablu jest taka strata napięcia. I słonko chwilkę wyszło. Widać, że kontrolki zaczynają się zapalać. Druga i trzecia faza. Doskonale to widać teraz. 250 V, 250. Uwaga, na falowniku. No. 252,5. 252,5. 251 jest na wattomierzu. A tak jak mówiłem, to są błędy pomiaru, różnice odległości. Gdzie trzecia faza pulsuje? Na dole? Zobaczymy moc, jaką pobiera. 100 W, 150, 90, 200. Widzicie? 250, 300, 370.
Już trzecia faza świeci się prawie stale. Modulacja regulatorów po prostu już się bardziej stabilizuje. No wiadomo, te kontrolki nie są przystosowane do pracy przy tak niskim napięciu, ale widać, kiedy zaczyna cokolwiek działać. Także chyba jest ok. Wyłączę piekarnik w domu na pierwszej fazie. Zobaczymy, czy się zapali. Gdzie? Automatycznie. Automatycznie pierwsza faza się zapaliła, ale trzecia zgasła, bo wyrównały się napięcia. Chyba. Pierwsza faza, widzicie, załącza się, tylko nie jest monitorowana. I odwrotnie, już teraz nam do góry idzie zużycie. Na grzałce podawane jest napięcie. Watomierz, powtarzam, podpięty jest cały czas pod trzecią fazę. Czyli zielona kontrolka. Nie działa to w tej chwili tak na full, no bo mamy już po szczycie słonecznym u mnie. No i ta sytuacja, że troszeczkę są chmury, to też nie jest pełna wydajność fotowoltaiki u mnie i u sąsiadu, bo ja jestem na końcu linii, ja mam kilka instalacji po drodze do transformatora, także zależnie od pory dnia, od pory roku, to wszystko się zmienia u mnie. Pięknie to pracuje. Zobaczmy jeszcze napięcia. 251 prawie. Zobaczmy, ile widzi falownik. 252,4 na 251. No to 1,5 V, tak jak mówiłem, różnicy, spadek napięcia na przewodach, błędy pomiaru. 252,7. 250, już kontrolka się świeci. W. Ale popatrzcie, co się stanie, gdy obniżę napięcie. Inaczej, gdy zadam niższe napięcie w aplikacji, która steruje tym urządzeniem. Teraz się muszę tylko połączyć. Przykładowo zmienimy o 0,5 V. 0,5 V obniżymy pułap. I popatrzmy, co się dzieje ze zużyciem. Jaka energia jest oddawana na grzałkę? Mamy 190 W. 300. Obniżymy teraz o volta jeszcze. Popatrzcie. 290, 277, 200, 300, 270, 260, 240. Widać, jak to elastycznie sobie dobiera współczynnik. Może współczynnik. Dobiera tak moc do grzałki, żeby utrzymywać to napięcie w ryzach. Jakie jest napięcie na falowniku? Już pokazuję. 252,6. Cały czas trzyma ten poziom. Nie podnosi wyżej się na falowniku napięcie. Obniżymy jeszcze o 1 V ten pułap. Mamy 400 V, 470, 480, 450. I już grzałki, druga i trzecia, świecą się, mamy 600 W.
Widzicie, jak to jest elastycznie wszystko dobierane, jak to pracuje, jak to z sobą jest zintegrowane, jak to kontroluje na bieżąco wszystko. Dobrze, jeszcze obniżymy do testu jeszcze 1 volta, żeby zobaczyć co na to. 720 W, 760. Napięcie sprawdzimy. No widzicie, 247 V. Także zbiło, powiedzmy, 5 V. Jest niżej niż powinno. No bo obciążenie grzałek jest. Jeszcze wyłączymy raz w domu piekarnik. Czy odłączę fazę, na której jest piekarnik? Oczywiście. I popatrzcie. Pierwsza faza i druga. Trzecia się dołącza. Trzecia się dołącza. Widzicie? Widać to na tym urządzonku z kontrolkami. Już trzy fazy. Troszeczkę słońce do chmury zachodzi, także to wszystko będzie, widzicie, przygasa teraz. I przygasło. Słonko zaszło za chmury i znowu wychodzi. I cały czas to elastycznie wszystko pracuje. Także podsumowując, urządzenie spełnia swoje zadanie. Damian, dobra robota, bardzo świetny pomysł. No, faktycznie jest to lepsze rozwiązanie niż kombinowanie z tymi gniazdkami inteligentnymi, bo tam jest taki problem, że ono się załącza pełną mocą, nie jest elastyczne. I drugi problem z tymi gniazdkami, one się zawieszają. One są dobre, ale do zabawy jakiejś takiej prostej, ale nie do takiego sterowania. Tym bardziej, że jak da się większą grzałkę, to one potrafią się przegrzać i wyłączyć albo spalić. Także to urządzenie jest solidnie zrobione. Pomysł jest przedni. I ja jestem bardzo zadowolony z tego urządzenia. Zależnie od tego, jakie będę miał napięcia, to będzie po prostu dopasowana moc grzałki do tych napięć. Jeśli ta grzałka, która jest zamontowana, okaże się, że jest za mała, że napięcia dalej są podbijane, nie są wyłączenia fotowoltaiki falownika, no to założymy troszkę większą grzałkę. No, słonko świeci. Jest godzina 13:20, czyli u mnie już jest po południu słonecznym. Najgorzej mam od godziny tak 10 do 13 właśnie. To jest najgorszy okres. Najwięcej wyłączeń miałem w tym czasie. I często napięcie przekraczało mi ile? 255, 258, 260, nawet ponad 260. To szok! Ale zobaczymy, jak wyłączę, do ilu napięcie mi tu skoczy. Zobaczymy teraz na aplikacji. I popatrzcie, mimo że już po południu słonecznym jest, mamy 255 V na falowniku. Widzicie? 255 V. Nie wiem, czy to będzie widać, ale włączamy. Włączyliśmy i mamy 253,6. 252,6. Już nam zjechało. 252,7. Widzicie, jak pięknie trzyma?
trzyma napięcie poniżej 253 V. Rewelacja. O ile nie rewolucja. Elegancko. Jest różnica w amperażu. Znaczy w amperażu. Jest różnica w napięciu. Wiadomo, to mamy 257, a mamy 252,7 mamy na falowniku. Ale tak jak mówiłem, to są błędy pomiaru, straty na przesyle. No to chyba tyle będzie. Widać, że urządzenie działa tak jak ma działać, spełnia swoje zadanie. I oby tak dalej. Dzięki Damian za taki pomysł, że wpadłeś na to, żeby coś takiego zrobić. Myślę, że to tyle na razie w tym temacie. Czekamy na większe słońce, ale to już nie dzisiaj. I pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć. Te gniazdka. Tu ja. Jak na Chińczyka przestało, zamiast mieć normalnie po lewej stronie plusa, fazę, nie plusa, i sterowanie przekaźnikiem, to oni musieli zrobić bolec z drugiej strony, czyli odwrotnie, gniazdko do grunogami i sterowanie jest prawym bolcem. Dlatego porobiłem tutaj zero, wypuściłem oddzielnie, bo sytuacja była taka, że mi sterowało neutralnym i miałem cały czas fazę podaną na jeżdżałkę, czego nie chciałem. Wolałem mieć na stałe podane neutralne, a fazowy sterowany. I musiałem po prostu przekombinować z kolejnością biegunów w gniazdku tak, żeby to miało sens i było jak najbezpieczniej. No i dziękuję Ci, Andrzeju, za polecenie kanału, ale raczej to ja muszę Ciebie promować, bo mój kanał się fajnie rozwija, także wszystkie linki do filmów, do pierwszego filmu właśnie z tym sterownikiem EcoZPV, który był u mnie kręcony, czyli tam jest, no, bezpośrednio wszystko jest rozkręcane i pokazywane, jak to wygląda. Wszystko będzie w opisie, a jeśli kogoś interesuje bezpośrednio jeszcze coś więcej, to piszcie w komentarzach, nie ma problemu żadnego, ja Wam linki do wszystkiego udostępnię. Także na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że urządzenie się sprawdzi w wielu domach, bo jeśli ono by nie było tego warte, już na samym początku, jak ja to zaznaczam, ja swoim imieniem i swoją twarzą po prostu bym go, że tak powiem, nie reklamował, bo ja z tego nie mam nic. Robię to z dobrego serca i obyście mieli niższe napięcie i cieszyli się tak jak ja z fotowoltaiki. Także pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i słoneczka życzę.